Warto zapytać mieszkańców Leszna, czy i w jaki sposób chcieliby upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej, mówiła w magazynie samorządowym radna Barbara Mroczkowska, proponując konsultacje społeczne w tej sprawie. W Lesznie powołano komitet dla upamiętnienia ofiar katastrofy smoleńskiej. Na razie pojawiła się tylko inicjatywa. Nie wiadomo, czy miałby to być pomnik, obelisk, czy może tablica. O zdanie w tej sprawie pytaliśmy radnych w magazynie samorządowym. Radna Barbara Mroczkowska mówiła, że nie powinno się to odbywać na pomniku żołnierzy garnizonu leszczyńskiego. Jakakolwiek forma upamiętnienia tragedii smoleńskiej nie może i nie powinna mieć miejsca na pomniku garnizonu leszczyńskiego, z uwagi, że pomnik ten został inna inicjatywa była, żeby ten pomnik tam powstał. Jest on poświęcony bohaterom, którzy polegli w obronie ojczyzny na polu walki. Pytanie, czy jest to ten moment? Jesteśmy jeszcze w trakcie trwania śledztwa. Nie wiemy do końca wszystkich pewnie szczegółów związanych z tą katastrofą, więc ja myślę, że jeżeli rzeczywiście intencją jest to, aby upamiętnić osoby, które tam zginęły, jak najbardziej tak, natomiast myślę, że powinno się to odbyć w takim konsensusie społecznym, politycznym i wydaje się, że z szacunku dla tych osób powinniśmy jak najmniej o tym dyskutować i wydaje się, że powinniśmy przedstawić po prostu jedną wspólną propozycję, która nie będzie wywoływała kontrowersji. Jestem przekonany, że znajdziemy wspólne rozwiązanie, mówił radny Piotr Więckowiak. Nieznane są jeszcze szczegóły, jaka to będzie forma, kiedy i w którym miejscu, ale przekonany jestem, że wypracujemy takie rozwiązanie, które zadowoli wszystkie środowiska. Barbara Mroczkowska zaproponowała, by spytać o zdanie mieszkańców. Takiego zdania był też Michał Skrzypczak. Konsultacje mogłyby się odbywać na stronie internetowej miasta, mówił. Pan prezydent w tej chwili bardzo często sięga do tego właśnie portalu, aby można było konsultować różne inne pomysły. Myślę, że tutaj pośpiech nie jest wskazany. Ktoś już tutaj z moich przedmówców zauważył, że śledztwo nie zostało zakończone. Myślę, że spokojnie przedyskutujmy. My już teraz zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Na www.telewizjaleszno.pl znajduje się sonda, w której zadajemy pytanie, czy w Lesznie należy upamiętnić ofiary katastrofy smoleńskiej. Jeśli tak, to w jaki sposób?